Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Dzień Misji Kobiet. Wyzwanie zawarte w jego pouczeniach. Tekst pamięciowy. Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Jan, rozdział 7, werset 46. Niektóre z wypowiedzi Jezusa zawierają wartości radykalnie odmienne od tych, jakie są uważane za normalne. Według niego mamy nadstawić drugi policzek, nie opierać się złu siłą. Jednak niemal każdy zakłada, że złu należy stawić opór, nierzadko wszelkimi dostępnymi środkami. Miłować naszych nieprzyjaciół, czy nieprzyjaciół nie należy raczej nienawidzić? To przyjaciół i bliskich mamy miłować, czyż nie? Według mistrza to nie wystarczy. Ale to jeszcze nie wszystko. Według Chrystusa wyrzutki, prostytutki i tym podobni ludzie wejdą do Królestwa Bożego, podczas gdy nie znajdzie się tam miejsce dla wielu z tych, którzy są uważani za sprawiedliwych. Jak to możliwe? Jezus mówi, że błogosławieni są ci, którzy płaczą miłosierni czystego serca. My zwykliśmy raczej uważać za szczęśliwców tych, którzy mają pieniądze, władzę, ładnie wyglądają i są popularni. Jednak nawet te pouczenia nie są jeszcze największymi wyzwaniami. W tym tygodniu zastanowimy się nad kilkoma innymi wypowiedziami Pana, które nie są pouczeniami w ścisłym tego słowa znaczeniu, a raczej zalicza się je do kategorii powiedzeń. Co Jezus mógł mieć na myśli, przekazując je swoim słuchaczom? W jaki sposób mamy zastosować je w naszym życiu? O małżeństwie i abstynencji seksualnej. Niektóre z najtrudniejszych do zrozumienia wypowiedzi Jezusa dotyczą kwestii małżeństwa i rozwodu, co wydaje się w Mateuszu, rozdział 19, werset 3 do 12, oczywiste, a co na pierwszy rzut oka jest niezrozumiałe. Jakie jest zasadnicze przesłanie tego fragmentu skierowane do nas przez Chrystusa? A Mateusza, rozdział 19, werset 3 do 12. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł: czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu: czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać żony swoje ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A on im odpowiedział: nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Albowiem są czebiejcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też czebieńcy, którzy zostali wyczebieni przez ludzi, a są również czebiejcy, którzy się wyczebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Pytanie, jakie postawili faryzeusze, wymaga starannego rozważenia. Zauważ na przykład, że zostało ono zadane tylko i wyłącznie z męskiego punktu widzenia. Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? Mateusza, rozdział 19, werset 3. Oczywiście odpowiedź jest przecząca, a Jezus nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. Jednak prawdziwa intencja pytających zostaje ujawniona, gdy dochodzimy do Mateusza, rozdział 19, werset 7. Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Wychodząc poza sferę prawa mojżeszowego,
Chrystus zacieśnia warunki rozwiązania małżeństwa, znacznie ograniczając prawo męża do odprawienia żony. Pozostawia wyłącznie jeden warunek – niewierność małżeńską. Rozwiązanie związku małżeńskiego z innych powodów należy uznać za próbę usankcjonowania cudzołóstwa. Zszokowani tym uczniowie wtrącili się do dyskusji, stwierdzając, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. Mateusza, werset 19, rozdział 19, werset 10. Ich stwierdzenie dało impuls do jednej z najtrudniejszych do zrozumienia wypowiedzi Jezusa. Przeczytaj jeszcze raz Mateusza, rozdział 19, werset 11 do 12. A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane, albowiem są czebiejcy, którzy są takimi, z żywota matki urodzili się. Są też czebieńcy, którzy zostali wyczepieni przez ludzi, są również czebieńcy, którzy są wyczepieni, którzy się wyczepili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Kim są ci, którzy nie pojmują sposobu myślenia Jezusa? Czy Chrystus uznał, że ludzie ci są wyłączeni poza nawias obowiązywania tej reguły? Kim są ci, którym jest dane zrozumienie? Czy są to ludzie o szczególnej wrażliwości moralnej w sprawach seksualnych? Jak powinniśmy w tym kontekście rozumieć rozwiązanie Jezusa, nawiązanie Jezusa do czebieńców? W jaki sposób wyjaśnić znaczenie trzech kategorii kastratów i jak odnoszą się one do nas? I jeszcze te najbardziej zagadkowe słowa na koniec. Kto może pojąć, niech pojmuje. Czy oznacza to boskie przyzwolenie dla tych, którzy są zbyt słabi, by sprostać wysokim standardom wyznaczonym przez Pana? A jeśli tak, to czy odnosi się do całej rozprawy o rozwodzie? W Biblii mamy wiele rzeczy trudnych do zrozumienia. Zobacz 2 Piotra, rozdział 3, werset 16. A tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Dlaczego ważne jest, byśmy nie skupiali się na nich, ale raczej na życiu zgodnie z tym, co już rozumiemy? Dziękuję.